święty tajemnicy. Witam Was w kolejnym odcinku Słynnych Koni. I jak widzicie, po tyle dzisiaj powiem Wam o kolejnych dwóch koniach. Będzie to Revision oraz Cream on Top. Także zapraszam Was do... Przeczytam Wam kilka informacji o koniu Revision. Dzisiaj będzie takie krótkie czytanie, ponieważ nie znalazłam za dużo informacji o tych koniach, ale mam nadzieję, że no i tak Wam się spodoba, także... Zaczynamy od Revisiona. Efektowny Revision, jego rodzice to Visioner, Rosetta albo Yanchi Lima Ryn. Został hodowany w Polsce i również tutaj jest trenowany. W tej chwili jest to zdecydowanie najlepszy kolorowy koń w kraju, startujący z powodzeniem w zawodach rangi 3 i 4 w konkursach o przeszkody wysokości 140 cm. To były właśnie takie krótkie informacje o tym koniu. Niestety więcej nie udało mi się znaleźć, ale oczywiście po tym czytaniu będziecie mogli zobaczyć zdjęcie tego konia, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda. Powiem Wam, że pierwszy raz poznałam tego konia. Wcześniej o nim nie słyszałam i muszę Wam wiedzieć, że jest piękny. Także teraz zobaczcie jego zdjęcie. Przechodzimy do ostatniego czytania i do drugiego konia. Nazywa się on Cream on Top i jest uznany w Anglo-European Stud Book Jeleni Ogier Cream on Top. Jego rodzice to Concorde i Robin XX. To nie tylko reproduktor, ale również dobrze zapowiadający się sportowiec. Udanie startujący na poziomie 135–140 cm. I też zanim zakończę ten film, to pokażę Wam przy okazji jednego z moich nowych koni. Ostatnio w Dzień Dziecka byłam w Rossmanie i kupiłam sobie właśnie tego ogiera fierockiego z firmy Collecta. Jest to rocznik 2012 i nazwałam go Balance. Wiem, że wielu z Was ma ten model i mi go polecało. W końcu się na niego skusiłam, bo uważam, że jest naprawdę przepiękny. Pełna jest maści bułanej, a nie jeleniej, tak jak ten koń, o którym Wam dzisiaj przeczytałam, ale postanowiłam go tutaj postawić, bo po prostu mi też pasowało w miarę do tematu, bo też ma jasną maść. No. Jeszcze w sklepie zastanawiałam się, czy też nie kupić tej drugiej maści, tego modelu, czyli to był chyba Myszaty. Ale w końcu stwierdziłam, że ta maść jest ładniejsza. Na pewno kiedyś zrobię recenzję tego modelu, ale to jest właśnie jedna z moich nowości. Ale oczywiście też będziecie mogli go poznać w serialu. Także możecie wyczekiwać. A ja teraz już się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Jeżeli on Wam się spodobał, no to zostawcie proszę łapkę w górę. Napiszcie jakiś fajny komentarz. Możecie napisać w komentarzach, czy macie tego ogierka, który tutaj stoi, oraz czy znacie te konie, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Bo ja nie znałam wcześniej tych koni, a fajnie jest to, że dzięki tym odcinkom typu rasy koni, czy właśnie słynne konie, mogę się dowiadywać wielu ciekawych rzeczy. I Wy też możecie je poznać oczywiście. Pamiętajcie o subskrybowaniu tego kanału i wciskaniu dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco i po prostu chcecie widzieć więcej takich filmów, no to subskrybujcie, bo to daje mi siłę do działania na tym kanale. No. Oczywiście na końcu tego filmu zobaczycie jeszcze zdjęcia konia Cream on Top, żebyście mogli zobaczyć, jak on wygląda, i powiem Wam, że on też jest prześliczny, także... Właśnie na końcu filmu sprawdzicie jeszcze zdjęcia. W opisie tego filmu macie oczywiście źródła, które wykorzystałam w dzisiejszym odcinku, oraz wszystkie ważne informacje o moim kanale. Jeżeli chcecie wiedzieć, co się u mnie aktualnie dzieje,
czyli na przykład jakie mam nowe konie oraz na przykład co aktualnie pokolorowałam, to znajdziecie to na moim Instagramie oraz też oczywiście zapraszam na moją stronę na Facebooku, kanał Julia C, na którą wrzucam linki do filmów, które aktualnie się pojawiają oraz zdjęcia też nowych koni albo zdjęcia z różnych sesji koni. Także też serdecznie zapraszam. W opisie też znajdziecie wszystkie takie najważniejsze informacje, czyli czego używam do montowania filmów, do robienia intra oraz jakiej muzyki używam. Także jeżeli Was to interesuje, to zaglądajcie do opisu, bo tam wszystko jest i nie musicie się o nic pytać. No. Także to by było na tyle i do zobaczenia w kolejnych filmach.